Siema, z tej strony Sami Zenit Fikusak. Siema. I lecimy z kolejnym odcinkiem w The Crew 2, chciałem powiedzieć GTA Online, ale to nie to. I ten, dzisiejszy, o to właśnie tam był ten motocykl pokazany niebieski, to właśnie on będzie tematem dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj robimy w żółtej strefie street race'y i pokażę wam pierwszy pojazd, który kupiłem w tej gierce za 660 tysięcy, czyli właśnie Kawasaki Ninja H2 wersja Light Rider Edition, czyli właśnie z tymi niebieskimi neonami, bo normalna wersja tego nie ma i on jest pod street racing, czyli te żółte właśnie wyścigi. A Figus ma jakąś Audicę z czerwonymi tymi. Chcesz się w ogóle pochwalić, jaką zrobiłeś, czy nie? Mogę. No. Wydałem na tą... Ta gra kosztuje 4 złote. A... Ja to kupiłem za 40 zł. No, pakiecik z autem. Ale i tak, ale mam zazdrość. Ja się nie kupiłbym tego Audi, bo to nie jest dla mnie jakieś super auto, ale wiadomo, Gusta i Gusty każdy lubi małe lubią swoje rzeczy. Ale no te koła, opony, nie wiem, no to są zajebiste, tylko że... No, kurka. Tylko że hajs mnie boli, że musiałbym wydać. Ja nie wiem, dajcie... O, jak ktoś wie w odcinkach dla biedy jak zdobyć, czyli dla mnie, jak zdobyć ten, no jak to się nazywa, te takie właśnie możliwości typu opony silnika albo czegoś. Czemu ty go tak smerasz? No bo on mnie denerwuje, ej, przenika, oh, wow. No także Kawasaki Ninja, ma go wymaksowane już, złote części prawie same. Punktacja części maksymalna, więc jest na maksymalnym poziomie. W ogóle jaki to jest poziom trudności tego silnika? Najtrudniejszy i trzeba być pierwszy. O kurde, no to się odpali, to nie byłem przygotowany na takie, byłem bardziej wychillowany. No, złote kawką w ogóle, ustawiam się na dobra. Ustawiam sobie ten kolorowy, co miałem zawsze, a złoty mi dało. Ej, nie jestem w stanie, nie wiem, jak to chodzi, nie odgonić. O kurde, teraz ja nie odgonię. Chociaż, no, jakby nie wypadł tam. Kawasaki. No, ten Kawasaki nie cieszę, że mega fajna sprawa, bo dlaczego kupiłem go jako pierwszy, chociaż pochłonął cały mój budżet w tej grze. No dlatego, bo chciałem mega motorki w tej grze sobie pojeździć, bo ten... W innych grach wyścigów nie ma. Na przykład w Fordzie nie ma motocykli, więc bardzo chciałem. No to fajnie. No ale... Stary, pamiętasz to S-ry, co ci czasem opowiadam? No... Tam były motory. Co? Tam były motory? To tam były motory, no. Ja się nie wiem, na tym co Fordzie gra, zapominam. Ja nie wiem, mogę ci coś myśleć. To z kitu musisz wysłać, no nie pamiętam. Kurde, jakbyś miał stację... na DVD, to bym ci nawet dał płytkę. Jezus Maria. Nie zastanawia rozdzielczość, jakie są w tej grze, w tych grach. Bo wątpię, że HD normalnie. Może 720p. Ja tam się fajne przeciwieństwo zdobyć, ale no to nie... Mi się w nosie kręci, zaraz kichnę i... Dobra, ale ten motocykl jest fajny, ale ma jakieś problemy, nie wiem o co chodzi, bo Fikus sobie kupił na przykład jakieś Mercedesa, masz też takie auto, nie? Tam... No. I on kosztował prawie 3 razy mniej, no. A ten, albo 300, chyba 240 mówiłeś, coś takiego, nie wiem, w każdym razie dużo mniej, setki tysięcy mniej. I kurde, on jest szybszy, nie, lepszy dużo, VMAX tam zapierdalałeś raz 370, nie, jak my jechaliśmy tu na negatywną mapę. No a ja tym motocyklem to maksymalnie widziałem w sieci 340, więc z czego nie przy takiej, że jak mnie rozbijają to w ogóle, ale no, no nie wiem. Jakieś blokady dziwne. Tak, z tym motocyklem jest trochę dziwnie, no ale... Mam wrażenie, że to jest błąd po prostu, że on się czasem blokuje. To nie jest stanie... No, ty czasem jedziesz 310 max, a potem no. 340 jechać. Tak, to jest dziwne, czasem jestem z tyką też. Ale to są gry Ubisoftu, to trzeba się przyzwyczaić. Pecha miałem. Ale to jest najgorsze, bo Fikus ma tak wiele razy akurat. Nie tylko w tej jednej kategorii street racingu, to masz jeszcze gdzieś, kurde, tak, że twoja fura jest lepsza, mimo że kuźwa... Drag race wczoraj. No tak, ale to mamy akurat dostępne samodalowe, no. Dlatego że ty częściej lepsze trafiasz, masz jakiegoś farta. To takie fuj lepsze części, jak ty mnie robisz na 4 długości auta czy coś, nie? Wow. Teraz nie mogę sobie przypomnieć. Ale się rozbiły boty ty, jak noby. Jak ty bardzo, to bardzo fajny ten kawałek taki pomalowany. Moim zdaniem, jak w ogóle nie wiedziałem, że to jest, bo to był pierwszy pojazd, więc żadny... Nie, ja idę do Kiba, będziesz pierwszy, nie? Nie, ja nie będę pierwszy, weź kurde tam dojedź. Ale... A co, musisz lecieć raz? Nie, ja byłem przed nagrywkami. To mi będzie spalał wyścigi. I tam ja 5 minut stale rzuciłem. A no, to jest piko. Tam speed record zajebałeś 5 minut? Kurwa, chyba telefonu nie wziąłeś ze sobą. Nie mam go też. No. Dobra, z nami na trzeciej pozycji chyba? No udało się tam fajnie, na trzecie miejsce.
Ej, w ogóle odpaliłem sobie jakieś hobby wizowe i teraz mi się cały czas wyświetlają hobby na tym. Ja też, ja się zdziwiłem, że tak coś nagle wyskakuje. No to są trochę do tych hobby te misje, nie wiem, może jak skończę wszystkie to się nie będzie w sumie. To jest rozwiązane. Kiedy to skończy? Na ten problem. Nie wiem, ja stary kto jest. Ale nie, tak szczerze, no. Nie jest tak dużo w sumie. Może to się to wyłączyć w opcjach coś, nie wiem. W każdym razie, bo to jest tak, że w tej grze jest na każdy tam rodzaj wyścigu różne rodzaje aut, nie? Różne wersje tak. I w ogóle. I ja akurat wziąłem ten i nie wiedziałem, że on będzie Street Racing, co to jest, był to Publicone, a no tak. Ale wziąłem ten, bo po prostu miał jeden te oznaczenie i generalnie go się nie da wizualnie oznaczać. No możesz odpalić, ale teraz co? Teraz te Loriany co? No. Dobra. Teraz wam troszeczkę teraz jednak ten motocykl na drugi plan, bo taki fajny wyścig raz znaleźliśmy. Bardzo fajny. Fani filmów Powrót do przyszłości się mogą ucieszyć. Właśnie mamy DeLoreany. To będzie dosyć ciekawy wyścig taki. Taki retro mega. A ten silnik śmieszny tak. Dobra, i to będzie taki wyścig właśnie w klimatach tam lat 50 czy coś. Dobra, ja mam nadzieję, że nie, no, nie powinno ci to pokazywać. Myślę się, że było słychać powiadomienia twojego meska? No to było. O. Jak zawsze. No i całkiem fajny wyścig. Jest muzyczka retro, jest podświetlenie takie typowe. Na 280? Co? No. Auto. A ty co? Na 273. No bo ja jeszcze nie gawałem za szynę, jak to jest. Właśnie, ja też za szynę. No. Dostaw sobie. I taka ciekawostka, jak zrobicie ten wyścig, to dostajecie to auto za friko. Tak. Więc fajnie to jest. Powrót do przeszłości. Ja mi się odkojarzy z tymi. Jest ten auto, z gierkami. Ja miałem takie gierki, w sensie, no ja. No ja w nie grałem, ale to było na telefonie mamy. I ten. O kurwa, zajebałem. Na telefonie jeszcze bez dotyku. Tak, że na tych telefonach. Teraz to kurde wszystkie Fortnite'owe dzieci mogą się zdziwić, nie? Ale tak kiedyś były telefony na guziki, nie? No i ja na takim telefonie kiedyś grałem w takie gierki właśnie, więc mi się przypominają takie czasy. Także mega fajnie. Nie, ja wiem, że Rockstar miał jakąś grę, to się za coś tam też o wyścigach. I nie wiem, co jest? O. Tu też trzeba być pierwszy. Ja mam trochę, nie powiem, krzywe ręce chyba. Ja pamiętam, że taka gra na piku wyszła teraz na fliko. I ty powiedziałeś, mnie trollowałeś, ej, z nami Horizon za darmo na pik. Coś takiego robiłeś. Jaki Horizon? No, Forza? Albo Forza Horizon, albo Horizon Zero Dawn, nie wiem, ale wejtowałeś mnie dwie na raz. Ja myślałem, że albo to, albo to. Tak, Horizon za darmo, z nami. A bo ty coś z Horizon miał w tytule, ja? No bo to było tak, no to miałem coś właśnie z Horizon, ale nie pamiętam co. Albo z Forza, nie wiem, coś miało, chyba Horizon. Miała normalnie tytuł, więc takie XD, nie? To była taka pikselowa gierka właśnie, takie telefony stare i tak dalej. To chyba ja, zagrać. Tylko śmiesznie. Patera jak bokiem. Wspomnienia, kurwa. Nie patrz, nie patrz, nie patrz. Czemu? Powiedziałem patera jak lecę bokiem. No i nie wiem, jechałeś już jak się zobaczyłem za zakrętu, więc nie widziałem nic. Przewróciłem 180. Ale widzę, że nadrobiłem do ciebie trochę. Ej, ale znowu ty masz auto. Ten, nie że coś, mniejsza punktacja, ale ty jesteś pierwszy, nie? What the fuck? Ale teraz ja raz mega przygrzmociłem, no ale tylko raz. No, przygrzmociłem. No bo to było do zera, nie? Takie kurwa. Z 3-0 zrobiłem. Pamiętasz teraz Aguano? Jo, weź daj spokój, co z tym. Ej, robię ci tarapa. Ja nie wiem, czy... New. Ja tak mam w tych gierkach wyścigowych, że robię takie dźwięki, kurde. Pamiętasz tego Need for Speed'a? Tak. O, to się nie nagrało. Taka. Ej, weź mnie przez ten kasy. Ej, no, dobra, jest teraz cię nie radno się działa. Ale mnie popychać, ty stary, rozpędził mnie, zaraz 400 przebijemy, tak, nie? Dawaj. Ten na buście, ale ty ciężko utrzymać. 400 mam, no 409, stary. XD. Ten Areos buście dostawał tego stary, na... Co? Patera. Co Patera? Się rozjebałem. No kurwa, jak ja tu leciał. Aha. Ej, nie, ale to jest XD, stary, ty na cieniu aerodynamicznym się boostowałeś ode mnie i jeszcze nie popychałeś się boostem od ciebie. Ja, bo, stary, eksploitowaliśmy grę, nie? Znaliśmy buga. Kurde, XD. Co było zajebiste? No, ale teraz motorki. Kawasaki. Kurwa, no.
Co moje auto tak bansuje, what the hell? No. Ale to jest dupie. Co mnie tak tańczy? Au. Dobra, M-kę klikam. Jakąś mapę nową. Wyprana w perwolu. Tu jest jakaś ładna street race. No i wracając do tego Kawasaki Ninja, no to ja kupiłem akurat tego. Tam były trzy rodzaje, bo wiadomo, na każdy z pojazdów tam jest na... No, że pojazd jest na każdą różną tam trasę, nie? Na przykład dożów to jest chaos 10 w tej grze, bo macie Monster Trucka dożu, macie takie i takie do każdego tam trybu. No a Kawasaki był akurat 3 i wziąłem tego, bo wygląda ładnie i takie... Kurczę, on miał mniej punktacji niż jakieś inne, ale wziąłem go, bo miał te oznaczenia właśnie, te takie... Jak z tego, jak taki film Tron też kiedyś był właśnie, coś. Nie wiem, czy ktoś... No. Jak ktoś kojarzy ten film, to niech napisze Tron w komentarzu. No jest taki tryb tymi motorami. W GTA jest taki tryb. No. Też linia śmierci się nazywa. No jest fajne. Ja teraz tym Morelem jadę. I wziąłem to i nie wiedziałem, że to będzie do street racingu. Wtedy się nie wiedzieliśmy, że pojazdy są pod konkretną klasę, nie? I nie można go używać na przykład w Touring tego motocyklu. Więc śmiesznie, że na to tak wyszło. Chcieliśmy wtedy najwięcej tych wyścigów jeździć. Dobra, ale tutaj chyba będę leciał przodem. Ale jest chyba najwięcej w grze IMO, nie wiem. No chyba tak. No w sumie, bo to jest taki standardowy tryb. Ale jeszcze chcę coś kombinować z tymi motocyklami i tak dalej. Chociaż na upartego, no jeżeli to są zwykłe wyścigi, to motocyklami też można by było napierdziałać milion zwykłych wyścigów, nie? Robić. No. Teoretycznie, ale no to nie byłoby tak chyba aż ciekawe, jak jechać sobie Kawasaki Ninja, czy ten tylko wolny motocykl na wyścig. Bo tych, mimo tych wyścigów na Kawasaki robiłem tyle, a mi się dalej nie znudziło się. Nie też. A ja nie patrzyłem, które godziny zeszliśmy. Zajebiście. Ale dobra, to jest trzeci wyścig. Nie wiem. 18 zagrałem wyścigów i... Nie, no ale to jest trzeci wyścig, nie? I wyścigi mają tak po 3 minutki. To 10 minut. Teoretycznie tak. No i by się nawet trochę zgasało, może było 42 minuty, a mi się wydaje, że było 30, jak zaczęliśmy. To było 12, ale... Nie wiem. Wow, znaki. Te strzałki. Graliśmy to! Nie, nowy. A dlatego tak łatwo. Jest łatwy poziom. Ale hajsu trochę nasypałem. Fajnie, bo kurde, pierwszy odcinek od mega dawno, gdzie nie wydaje hajsu. Tylko jedziemy. No, w sensie teoretycznie to wydałem, no bo kiedyś kupiłem go za 660 koła. Ale no, nie wyszło. Ale już się dawno zwrócił i mowy tyle tych wyścigów, no przeskaliśmy. Mnie ciekawe, czy bym tą audycją cię wziął, czy nie? Bo tym Merolem coś nie mogę. No bo to jest za dużo zakrętu, nie masz Famaxa zajebać, a ten motocykl mega przyspiesza. Ale do tych pierwszych 100-200, potem coś jest problem u niego. Dobra, nie. No i skrętność też dobra, nie? I on nie wchodzi w pościg jak twój Merol, to jest bokiem lata, nie? I teraz jest jeszcze dobrze. No. Ale czasem lubi sobie lecieć. Daj, trzeba powiedzieć, dzisiaj na odcinku graliśmy dwa wyścigi, a nie z Dukem. Teraz gram z Dukem na fair. No. What the fuck, jak to się stało? Amazing. Coś mi kurde gardło boli w sensie. Tak? To niedobrze. A ja coś czuję znowu. Ja chyba celowałem specjalnie w tamtą latarnię, żeby ją skosić, nie wiem. Jak motory w GTA. No i bokiem lecę. Ale to jest fajny zakręt, że tak leci pochylony i się zakręt bierze. Łoś, wow, się. Nie, motocykl to jest trochę inny wymiar w tej grze niż auta, ale poważnie, bo jak się przysiadam do auta, to zupełnie inne czucie w tej grze. Także fajnie mieć to i to. There they go! Past the last checkpoint. The finish line is right ahead to win the stage! Da się naręczyć, no ale no. Nie, no, da się naręczyć. Da się jeszcze Wii robić, ale to jest trochę ryzykowne. Akurat Willy w tej grze, ja mam szczere zdanie, że w tej grze Willy jest najtrudniejsze ze wszystkich gier do zrobienia. Można bardzo łatwo się na plecy. A są części znowu, które są bez sensu. Monster Cycle już jest dawno wymaksowany. Wow, rampa. I taksówka. Dobra, to co, jeszcze 14 wyścigów, nie? Jest dosyć zmutowany, to odpad wyścig chociaż. Fiku, wróć do mnie.
się, o, odpala, no i fajnie. Ray Trace. Teraz się przejdzie na poziom trudności. Live. Dobra. Bug 16 koła. Teoretycznie to jest łatwy. To będzie w Las Vegas. No to jest właśnie ten Meron, o którym gadaliśmy w Fikusa, który tak zapierdala. Nie wiem, jak to jest możliwe. Nawet ładny. Fajne malowany. O, ten przede mną, to jest chyba BMW, to ma fajne malowania, kur, znowu, no. To, nie wiem, jak grze to zdobyć, tak w biedacki sposób, żeby nie wydawać kasy na to. Więc jak ktoś wie, się znam na kru, no, siema, to może zaczynać, bo te koła są zajebiste, te opony bardziej, to są opony. Najbardziej mi się podobają tego żółtego, co tu jeździ. No, no, fajnie. Opony? No, opony i neony jego. Jakie żółte? Pierwszy to jest teraz. Audi TT chyba. No ale wiesz, ma na chyba najlepsze opony, bo ma żółte generalnie, a ma jeszcze takie chromy jakby po bokach. Chociaż ten ma złote, stary. W Camaro. O kurde, tak się... O kurwa, patrzy. Się spojrzałem! Ej, Imo, jakbym się zatrzymał metr dalej, to bym kurde zginął na miejscu od twojego uderzenia. Ten kurde, dobrze się zatrzymał. Złote chłopa. No ładnie, nie? Ładnie wygląda. Ej, pod samolotami, tego nie grałem. Jest nowy. Las Vegas wyścig. Dla ludzi bardziej związanych z... Kurde, ten żółty się rozjebał, a nie. Chyba San Fierro to się nazywało. San Fierro, nie? Trzecie miasto GTA San Andreas. No to było to było Las Vegas właśnie, to San Fierro. Ja tam nigdy nie byłem legalnie, w sensie ten... Wiesz, zawsze po prostu sobie przelatywałem. Trzeba było zawsze fabułę odblokowywać. W tej grze nie skończymy fabuły. Nie wiem, doszedłem zawsze do drugiego miasta i tam trafiałem na misje, których mi się nie chciało robić, albo po prostu nie wiedziałem, jak je zrobić. Misja z helikopterkiem. Nie, no to ja miałem zrobione chyba, ale... Kurwa, albo na to tego nigdy nie dosiadłem, nie wiem, ale kurde, nie wiem. W tym drugim mieście tam misje były jakieś skiepszone. Takie to fajne, wydawało się mi dosyć zwykłe, tylko ja nie wiem, tam czasowo nie wyrabiałem coś takie tam. Jakieś dziwne. Ja wiem, że odblokowałem w GTA 3 jako pierwszy drugie miasto. No ja wiem, że nazwa... ja w GTA 3 nie odblokowałem nigdy drugie miasta. Jak akurat jak było GTA 3, to ja byłem na takim poziomie, że ukraść auto i sobie nie zapierdalać i strzelać się z policją, nie? Ja wiem, że to u Patryka chciałem odblokować, ale na touchpadzie nie mogłem tego zrobić. W tej misji jednej. Na touchpadzie, no jo, wszystkich tu. A kiedyś nie przeszkadzało, nie? W ogóle się to nie myślało, że ten, że touchpad versus myszka to jest kurde, nie po ziemi, nie? A co się grało, nie? Takie dobra, jest touchpad, to jest touchpad, no ale nie. Się grało Sandra na touchpadzie. No faktycznie, ja pamiętam też, że touchpadem pierdzielałem. W sensie, wiesz, ja akurat miałem zazwyczaj kompy, ale... Ej, łup! No chłopy, ale po co nam? Jak chcesz Deviantem jeszcze raz pojechać? W sensie tym... DeLoreanem? No. W GTA jest takie auto marki, się nazywa się Deviant chyba. No nie, możesz odpalić jak chcesz, jak jest jakiś wyścig na to. No, poziom trudności najwyższy. Pogramy dzisiaj oprócz tego Kawasaki, tak sobie powiesialiśmy te DeLoreany, bo właśnie fajna taka misja i też jest akurat na żółte. A gramy Street Racingi akurat, to go. No plus takie podobne neonowe auto też, no, taki sam styl jakby, więc mi to podoba, pasuje. DeLorean DMC 12 Rat Edition. Siema. Radioaktywna edycja, stary, ale w grudniu. Ej, zrespiłem się tylko i mam go rozwalone, nieźle. No właśnie widzę. Nie wiem, co chodzi. Tak jak do SUS. SUS, niesamowity. Ej, ja muszę kończyć za godzinę. Jaki debil, no. A pewnie nad nim nie musisz, bo kurde, już byłeś tam. Srać. Nie no. Ja bym musiał iść. Też graliśmy. Come on, you can do it. Na 5 minut pójdę. Dobra, no, ale... Kiedyś go graliśmy, bo... Najtrudniejszy poziom trudności to jest, no. Aha, to właśnie chciałem powiedzieć, że nie. Chciałem powiedzieć, bo łatwo jakoś. Ale kojarzę, no. Wygrane było. No ja rozwojemy się auto od razu. Gonimy. Ale muzyczka... No mi się bardziej podoba niż tam była wcześniej. Tam były wariany.
No fajnie tak przodujemy. Maksymalne auto to jadą. Ale zajebiście się jedzie, tak szczerze, no to jest to mówię. Zupełnie inne doświadczenie auto może czekać na mnie. No prawie, on to wyrobił, no powiem ci. Jeszcze jest sobie stary, też jest cały kokpit w neonach. Jak? Neona. Wyprzedzam z lewej. Domyślam się, że z lewej jest wyprzedzany. Ale ci to długo idzie, wiesz? Coś kurwa, nie wiem, może prawie, jednak. Jednak z prawej, dobra, okej. Z prawej jakieś szybciej. Ty, może prawa to jest szybszy pas. Dobra, to ja z lewej. O kurwa, pit! Kurwa, lecę! Co ty gadasz? Kurwa, ej, czekaj. Drzewo, kurwa, weź backspace'a tam wani. A ja pierdolę, ja drzewo zjem. Ej, to trzeba być pierwszy. No to Hugo, powtórzymy. Albo nie, nie wiem. No i Hugo, ja się chciałem ja zobaczyć, jak ty się wypierdalaś, nie? I przez co się wyjebałem. Kurwa, ze skały jakieś odbiłem się, czy coś, nie wiem, nie poleciałem. I na tej kamerze, teraz odpaliłem wyższą taka trochę, to dużo bardziej... No chodzi o to, że jest dużo większa adrenalina, jak wszystko się szybciej dzieje. Ja? Ty... No! Tak wygląda, jakby auto jechało dużo szybciej. Ba, zepsuł, nie! Na C się zmienia? No, na C. To jest chyba tam, no? Bo są dwie trzecioosobowe i ta druga jest taka wyższa. No ja... Jest taka, że ona jest jakby z miejsca, o to się rusza, no. Dobra, chyba będę pierwszy. Ole biorę, stary! Yo! Jeszcze go tam poharatałem. Jedziemy. Fajna ta kamera. Ale nie wiem, to jest jakieś dziwne podwójne prędkości, moim zdaniem, stary. No bo ona ma takiego buta, że to jest niesamowite. Nie, ona nagle tak z dupy potrafi tingiung 14 no. Jak odpalić. Jak kurwa wszyscy wciekli. Jo! 50 biegów zmienia. Chłopcu ma 98 biegów na skrzynie biegów. A jest dopiero w połowie. Ja nie wiem co, ale ten odcinek mi się najbardziej chyba podoba. No kurde, też w sumie. Miałem go z pizdy, kurde. Zresztą była trochę przerwa od nagrywek dwa dni, bo się nie udało nagrać. Może temu, ale kurde, byłeś ósmy, jesteś szósty, ja będę pierwszy jak coś. Chyba się wyjawia na prostej, to będzie wtedy. Ale no, udało się. To są jakieś spotki stare. Wow, ale mi minęli. Nie wiem, który byłem, trzeci chyba, no. No. Marek ma rękę cię wyrucha. Z auta, fajką. Ja mam Markę Marucha, akurat gadałem z dupy, nie? Co? Markę Marucha, co? No ja powiedziałem, Marek Marucha mnie wyrucha, nie? A ty powiedziałeś, nie no, ta lokacja mi się z auta... To nie słyszałem, nie słyszałem tego, że o tym Marku ty powiedziałeś. No nie, no real! Ale serio mi się kojarzy to z tym, bo to była taka, nie? W sumie suka czy taka... Bliski... No, takie pustkowe. Takie pustkowe właśnie, no. Dobra, uciekaj, o, ucieczkę powiem, no dobra, to za pierdzie. No późno. Dobra, coś nowego tutaj zapuścić teraz. Bo jakieś te procenty nie chcą iść. Ale silnik chce właśnie macie stary. O, ja się rozrywam. No. No bo ta audycja jeszcze piknie. Ej, teraz miałem muzyczkę przez chwilę. Jak wysłałeś mi zapro, jak z Dying Lighta, stary, wczytywanie ekranu. No real. You're going up against classic American muscle cars from the 70s, and you're doing it on their home stomping grounds. This car's a legend. Jest dziesiątka. Zmienię na Kawasaki jednak. Dara. Ja się napiję wody. Ale łysy. No się dobra, nie jesteś łysy całkiem. O, mogę jechać. Ja się spieszę, co ja tam do ciebie podjechałem, ci przecież się wydarzyło. Zobaczyłem. Łysy z spray. No. Może nie. Może skrąć indziej. Ej, co ostatni, co? Ja myślę, że na pewno. Można. Ostatni rejs. Wow, kolejne no. Jakieś takie dziadkowozy. Nie no, maskary. Same chyba. Jest jedna korwetta, jest, no ale... Masy same, ale starsze takie. Pierwsze sobie jest zapierdana, powiem ci. Ja. Ciekawe. A wiesz, że jak się pierwsze sobie używa shift i kontrola, to kamera się w ogóle nie rusza, się skiera się i tak. No? Ciekawe, czy to w ogóle wtedy działa. O kurde, mi Audi bierze. Gdzieś wyrósł z pod ziemi. O kurde. O kurde. A tak wyglądał wypadek z pierwszej osoby w tej grze. A co, walerzy? Nie, no te barierki tak spowolniają bezsensownie.
Tego nie lubię w tej grze, widzę jak coś... Mega! Dlaczego ta berka do zera spowalnia? Nie wiem, w innej grze bym się po prostu po niej prześlizgnął i kurwa. O, widzieliście, widziałem, że kurde takiego shortsa raz widziałem. Jak gościu został zbanowany w NASCARze, czyli ty tam w kółko co się jeździ tymi autami. No. To gościu tam był, nie zakwalifikowałby się, jakby nie zrobił takiej taktyki, która... No według potem została zbanowana, bo to nie było szóstwo. No kurde, nie, ja się nie mogę trzymać jeszcze razy. Dobra, włączam normalną kamerę. Bo on nie hamował na zakręcie, tylko on do przy barierce i wiesz, i cał, pełna prędkością. Przy barierce, normalnie zakręt brał. Barierka go po prostu trzymała. No ale co, zbanowali go wtedy? Zbanowali ten sposób po prostu, oni tam chyba nic nie zrobili, ale stwierdzili, że innymi razami, bo to było pierwsze takie coś, nie, chyba. To stwierdzili, że na inne razy to jest ban, bo to jest niebezpieczne. Trochę ta. Tak, niebezpieczne. Oni zapierdalają w kółko maszynami, które gotują się w środku dosłownie. 400 na godzinę prawie, nie? To jest niebezpieczne. Kurde. Tłumków takich naskarowych pojazdów, nie? Sznur taki jedzie i to się staje po prostu. Tam dużo wypadków jest w sumie. No. W ogóle w takich sportach jest są wypadki. No, ale chyba w jakiś... Nie. No. Słyszy, ja mam tutaj, nie wiem... Ja widzę... Need for Speed'a jakiegoś. No mi się chciałem powiedzieć, właśnie mi się kojarzy z tym Need for Speed'em 2.15. To mnie wkurzały zawsze te wyścigi. Bo to było jakieś po takich ciasnych... jak to są te autostrady, takie wjazdy tymi murkami. Te murki mnie wkurzały zawsze tam, nie? Pierdziele stary, to była masakra. O, widzę, że kończyłeś. No bo tam akurat nie wiem co mówić, coś 15, ale był mega duży motyw właśnie z tymi autostradami, tymi wjazdami na autostrady, wiesz, te łuki takie bez sensu. No, no, no. Boże, to 2.15 to mam sekret, mam. A, dobra, jakiś przyszedłem. To się prawie. Dobra. Co? Let's go. Znaczy ci chyba, 1 360 72 000 zrobiła. No to git. Do następnego 76 KS, papa, Eluwa, zrówka. Yo.